Jest 6 września, Kryspina Rogowska, witam i zapraszam na Tredzień, w którym powiemy. Palił w samochodzie przed szkołą marihuanę, został zatrzymany przez strażników miejskich. Nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Piknik ekologiczny i festiwal miodu już w ten piątek. Foodtrucki zawitają do Bełchatowa. Koncert charytatywny na leczenie małego Natanka. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w okolice placówek oświatowych powracają patrole Straży Miejskiej. Pierwsze efekty kontroli już są. Funkcjonariusze zatrzymali jednego z pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który w bliskiej odległości od szkoły w swoim samochodzie palił marihuanę. Prowadzimy taką akcję od początku roku szkolnego, bezpieczna droga do szkoły i szczególnie patrolujemy tereny przyległe do szkół. Zwracamy uwagę również na młodzież, która dojeżdża swoimi samochodami do szkół, tak by bezpiecznie wracali do domu, by również nie rozjeżdżali trawników, nie blokowali chodników. No i w jednym z tych samochodów w terenie przyległym do ulicy Zakątek, tak na brzegu lasu, no stał samochód, w którym młody mężczyzna, rocznik 99, palił marihuanę, został ujęty przez strażników. Na miejsce wezwany patrol policyjny z psem ujawnił jeszcze torebkę z takim suszem zielonym. Pies wynalazł tą torebkę. No niestety są takie sytuacje, gdzie młodzi ludzie mają kontakt czy to z alkoholem, czy z narkotykami. Zwracamy na ten problem uwagę, apelujemy również do rodziców, do osób dorosłych, by chronić młodzież, chronić młodych ludzi przed tego typu używkami, bo później i skutki jazdy pod wpływem tych narkotyków samochodem no, mogą być bardzo tragiczne. Dla życia tych ludzi jest to duże zagrożenie, więc na pewno na to będziemy zwracać uwagę. Również ruszamy z profilaktyką szkolną, gdzie w szkołach będziemy omawiać te tematy, omawiać zagrożenia związane z zażywaniem narkotyków, ze spożywaniem alkoholu. Ten program profilaktyczny będziemy realizować praktycznie we wszystkich placówkach oświatowych, oczywiście dostosowując do wieku słuchaczy. No ale Straż Miejska od wielu lat tą profilaktykę prowadzi. Uważamy, że takie prewencyjne działanie no to i zwracanie uwagi na te problemy i inne zagrożenia pozwala z jednej strony dostarcza wiedzy młodym ludziom, a z drugiej strony no, pozwala ostrzec ich i wielu na pewno z tej wiedzy korzystając i z tego ostrzeżenia nie będzie chciało osobiście sprawdzić, jak ten kontakt wygląda tragicznie. Na jutro zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miasta, to z powodu planowanej przebudowy skrzyżowania 1 maja ze Staszicem. Jeśli inwestycja ma ruszyć zgodnie z zapowiedziami, to radni muszą szybko podjąć decyzje dotyczące jej finansowania. To zapowiadana i długo wyczekiwana inwestycja, którą w założeniu ma finansować wspólnie miasto, powiat i jeden z marketów usytuowanych przy Staszica. W miejsce skrzyżowania miałoby być rondo, co usprawniłoby ruch w tej części miasta. Na ostatniej sesji Rady Powiatu podjęto stosowną uchwałę i zdecydowano o przekazaniu 1 300 000 zł na realizację tego przedsięwzięcia. 230 tysięcy na przebudowę skrzyżowania przekaże jeden z marketów. To miasto będzie prowadzić tą inwestycję, która, jak się okazało, po otwarciu ofert kosztować będzie 3 930 000 zł. Resztę pieniędzy miałoby pochodzić z kasy miasta. Jednak na sierpniowej sesji radni miejscy projekt uchwały odrzucili, a właściwie dwa projekty, czym skutecznie zablokowali tą inwestycję. Na jutro zaplanowana została nadzwyczajna sesja Rady Miasta, na której być może uda się podjąć odrzucone wcześniej uchwały, zabezpieczyć środki finansowe na ten cel, co pozwoliłoby ruszyć z przebudową tego skrzyżowania. Dodajmy, że starostwo zaakceptowało już nową organizację ruchu na tym skrzyżowaniu, która będzie obowiązywać na czas trwania prac. Będzie ekologicznie i smacznie. Na festiwal miodu i piknik ekologiczny zaprasza starostwo powiatowe. To już w najbliższy piątek na placu Narutowicza przy gigantach mocy. Na zainteresowanych ekologią i miodami organizatorzy i wystawcy czekać będą w godzinach od 14 do 19.
Będzie festiwal piosenki ekologicznej, warsztaty ekologiczne i oczywiście stoiska, na których będzie można kupić miód i produkty przygotowane na jego bazie. Osoby zainteresowane ekologiczną żywnością również znajdą coś dla siebie. Zapraszamy serdecznie na kolejną edycję Ekopikniku. Jest to działanie ekologiczne prowadzone przez Powiat Bełchatowski. Już od ładnych kilku lat prowadzimy to przy współpracy z rejonowym kołem pszczelarzy, ponieważ tegoroczny Ekopiknik jest połączony z bełchatowskim, drugim bełchatowskim świętem miodu. I serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu na tą imprezę zapraszamy. Będzie się dużo działo. Będą konkursy dla dzieci, będzie festiwal piosenki ekologicznej, będą stoiska z miodami różnego rodzaju, miodami pitnymi, miodami nadającymi się do spożycia, miodami leczniczymi oraz znajdziemy coś dla dzieci, czyli lody, znajdzie się też ekologiczna żywność, ekologiczne gotowanie prowadzone przez koło gospodyń wiejskich, także będzie się dużo, dużo działo i serdecznie zapraszamy. Początek imprezy o godzinie 14:00. Przede wszystkim będzie smacznie i, jak zapowiadają organizatorzy, odrobinę egzotycznie. Na pierwszy zjazd food trucków do Bełchatowa zapraszają organizatorzy w sobotę i w niedzielę do Parku Olszewskich. Będzie to prawdziwa uczta smaków. O szczegółach tej imprezy opowiada Łukasz Leszczyński, współorganizator. Festiwal kulinarny, zlot food trucków, bardzo modne ostatnio zjawisko w całym kraju. W Bełchatowie stricte zlotu food trucków jeszcze jako tak nie było, także postanowiliśmy zrobić to jako pierwsi. No i co, zapraszamy w ten weekend. Kuchnia przekrojowa, kuchnia z czterech stron świata. Pojawią się zarówno klasyki street foodu, dobrze znane z food trucków, czyli burgery, zapiekanki, frytki, ale będzie dość ciekawie. Będą lody tajskie, będzie kuchnia Azji i kilka naprawdę gwiazd food truckowych znanych w całej Polsce pojawi się w Bełchatowie. Gdzie będzie można Was spotkać? Będzie nas można spotkać w parku miejskim w centrum i zapraszamy od godziny 12 do 22 w sobotę, w niedzielę od 12 do 20. To faktycznie jest nie dość, że smacznie, to też dość widowiskowo, bo większość z tych food trucków dba też o to, żeby oprócz tego, żeby było smacznie, żeby to wyglądało, żeby to zachęcało, żeby się wyróżniało. Dokładnie, food truck to jakby kompletny styl życia nawet. Niektórzy właściciele food trucków są doskonałymi kucharzami, niektórzy mają własne restauracje. Oprócz tego każdy tutaj dba o jakość zarówno potraw, jak i jakość wizualną swoich pojazdów. Są to takie małe perełki każdego. No i jest to coś innego, no, porównując na przykład burgera z food trucka do hamburgera z dworca, no to od razu już na pierwszy rzut oka widać, że jest to troszkę wyższy standard, dużo wyższy standard. 9 września zorganizowany zostanie koncert charytatywny, z którego dochód przeznaczony zostanie na leczenie małego 4-letniego Natanka, który cierpi na białaczkę. Koncert zorganizowany zostanie w MCK PG Giganty Mocy. Koncert na rzecz Natanka rozpocznie się o godzinie 18 w sali koncertowej MCK PG Giganty Mocy. Na scenie trzy świetne zespoły. Na początek Wydział Diagnostyki, następnie Rail i gwiazda wieczoru grupa Akurat. Wstęp na koncerty jest bezpłatny, ale podczas imprezy zbierane będą datki do puszek oraz przeprowadzona zostanie licytacja. Dochód przeznaczony zostanie na leczenie 4-letniego Natanka, który walczy z białaczką. Dzisiaj to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się już żegnam, życzę spokojnej nocy. Thank you.